Czołem wszystkim, z tej strony wasza Polish Notes i zapraszam was na ujawnienie mojej tajemnicy, jeśli można to tak nazwać, czyli pokażę wam, jakie przybory uwielbiam najbardziej, które polecam, które powinniście sobie sprawić, jeśli lubicie estetyczne notatki, jeśli interesujecie się właśnie pisadłami lub chcecie poprawić swoje notatki do szkoły czy na studia, to jest filmik dla was, bo często jest tak, że się zastanawiamy, czemu nasze notatki wyglądają brzydko, skoro mamy ładne pismo, skoro naprawdę się staramy je robić jakoś fajnie, a często może to być kwestia źle dobranych przyborów, bo nie wszystkie przybory są super, często trafiamy na długopisy, które się rozmazują, albo puszczają tusz i robią takie, wiecie, brzydkie babole, albo są zakreślacze, które po prostu zostawiają brzydką smugę i to może wam zrujnować całą estetykę notatek, ale oczywiście też chodzi o komfort użytkowania. I ja wam dzisiaj pokażę różne opcje, od tych bardziej powszechnych do tych takich rzadszych, ale oczywiście linki do wszystkich przyborów dam wam w opisie. Przygotowałam już nawet taką poniekąd tajemniczą listę, która zostanie ujawniona nieco później, żeby zrobić wam malutką niespodziankę, a będą na niej również swatche. Zaczynamy od zakreślaczy. Oczywiście moim pierwszym wyborem zawsze będą Zebra Midlinery. Tutaj mam akurat te rzadsze okazy, ale te najczęstsze możecie kupić właśnie w takich opakowaniach. Linki do nich również załączę w opisie, ale często można je też dostać w takich sklepach jak TK Maxx. Ostatnio była paczka trzech bodajże w Dillsie. Tak czy siak to jest mój absolutny faworyt. Mają końcówkę jedną zakreślaczową, drugą nieco cieńszą, przy czym ta zakreślaczowa, ona jest nieco mniejsza niż jedna kratka, także jeśli nie lubicie mieć takiej, wiecie, małej białej linii, to może lepiej się zdecydować na inny model. Tak czy siak to był i jest mój faworyt już od nie wiem ilu lat, przy czym muszę was ostrzec, tutaj mam takie poniekąd love-hate relationship z tymi zakreślaczami, ponieważ jak wspominałam w jednym z filmików, one mają tendencję właśnie do rozmazywania tuszu w długopisach żelowych. Z długopisami kulkowymi nie ma problemu i długopisami żelowymi też, pod warunkiem, że robicie to znacznie, znacznie później, ale jeśli się śpieszycie na zajęciach i chcecie coś szybko zakreślić, no to tutaj może być problem, bo może wam się ten tusz delikatnie rozmazać. Mimo to nie rezygnuję z nich, bo mają najprzyjemniejsze końcówki ze wszystkich moich zakreślaczy, a kolory są naprawdę oryginalne i ciekawe i możecie je znaleźć wszędzie na moich notatkach. Kolejne zakreślacze to są tańsze i również bardziej dostępne i to są te klasyczne zakreślacze ze Staedtlera. Uwielbiam je bardzo, mam je w naprawdę wielu wersjach. Tutaj wam pokazałam wcześniej kolekcję pastelową, tutaj mam kolekcję tą neonową, oczywiście tych kolorów jest znacznie więcej, tu wam pokazuję tylko przykłady, a jeszcze jest też taka kolekcja retro i tutaj was zaskoczę, ponieważ tam też jest także czarny zakreślacz i się możecie zastanawiać, po kiego grzyba komu czarny zakreślacz, przecież nic nie widać. A powiem wam, że to jest naprawdę super rzecz, jeśli macie jakieś dokumenty, gdzie macie dane wrażliwe, to w bardzo szybki sposób możecie coś sobie zamazać, na przykład zanim coś wyrzucicie i tak dalej i boicie się, że ktoś na przykład weźmie na was kredyt, nie wiem, coś takiego, to jest właśnie super rozwiązanie, ale też na przykład do kolorowania, do stron tytułowych ja też często używam. Naprawdę są super, super, superanckie i te zakreślacze wytrzymują lata. Ja już nie wiem, kiedy je kupiłam, chyba z dobre 5-6 lat temu i nadal one mają super nasycone kolory, nic nie wysycha, nic się z tym tuszem nie dzieje i ten tusz nie rozmazuje tuszu waszego długopisu, co uważam za ogromny plus, tak samo fakt, że końcówka jest 0,5, czyli dokładnie jeden kwadracik. Jak widzicie, te zakreślacze przepięknie wypełniają nam na swatchach te wszystkie krateczki. Ja mogę z całego serca polecić, najlepiej sobie od razu kupić cały zestaw, bo im więcej kupicie, tym wychodzi taniej. A tutaj taka opcja bardziej rzadka, czasami może i mało dostępna, ale również dam wam link, no bo w końcu je gdzieś kupiłam. Kupiłam je na stronie Stationery Pal, która już często gościła na moim kanale, ale może znajdę je gdzieś tam jeszcze indziej na internecie.
To są, moi drodzy, zakreślacze Unipurpose Window. One również są dwustronne i co je wyróżnia, to przede wszystkim ta końcówka, ta przepiękna końcówka z okienkiem, która wygląda super estetycznie, ale przede wszystkim ma ona swoją funkcję. Dzięki niej widzicie, co dokładnie zakreślacie i w którym momencie macie się zatrzymać. Więc jeśli macie gęsto napisany tekst, czy jakiś dokument, gdzie macie małą czcionkę i macie słówko po słówku, to nie chcecie zakreślić jeszcze czegoś dodatkowego, tylko to, co chcecie. I tutaj te końcówki sprawdzają się naprawdę super, tusz jest również bardzo w porządku i nie zauważyłam, żeby mi jakoś strasznie rozmazywał długopis żelowy. Ta końcówka jest znowu 0,3 czy 4, no i tak czy siak jest węższa niż kwadracik, niż ta nasza krateczka, więc wolę Was o tym poinformować. Mimo to kolory są również przepiękne, jak widzicie na przykład ten brudna zieleń, czy ten brudny różowy. To są takie kolory, które rzadko się spotyka w zakreślaczach i za to również te zakreślacze absolutnie kocham. A teraz brush peny, moi drodzy. Czy to będzie niespodzianka? No nie będzie niespodzianka, oczywiście znowu na pierwszym miejscu są mildlinery, ale już Wam tłumaczę dlaczego i te brush peny musicie sobie kupić, musicie, jeśli chcecie zacząć swoją przygodę z brush penami kolorowymi, to uważam, że to jest strzał w dziesiątkę, a przy okazji będą Wam pełniły funkcję zakreślacza. Tak czy siak końcówka jest absolutnie fantastyczna, co zaraz Wam pokażę, a przede wszystkim możecie sobie tworzyć zestawy, ponieważ te kolory, które macie w wersji zakreślaczowej mildlinerów, są również dostępne w wersji brush penowej, chociaż są pewne wyjątki, jeśli chodzi o takie najnowsze kolekcje, o te takie perełki rzadkie, co Wam pokazywałam na początku tego odcinka. Tak czy siak, ta końcówka jest absolutnie idealna dla początkujących, naprawdę wdzięcznie się wygina, naprawdę wiecie, ona idzie po prostu z Waszym pisaniem w taki fajny, wdzięczny sposób, dzięki czemu możecie tworzyć piękne litery bez większego wysiłku. Po drugiej stronie macie też tą cieńszą końcówkę i tak naprawdę wszystkie moje aktualne notatki, jeśli mają zrobione właśnie nagłówki, to z tym brush penem i zaraz Wam pokażę, jak pięknie się przesuwa ten pędzelek po moim papierze i jak w łatwy i taki poniekąd od niechcenia sposób można stworzyć przepiękne, eleganckie napisy. Drugie mazaki pędzelkowe, które mogę z całego serca polecić i które również używam już latami, to te od Pentela. One mają różne nazwy, znam nazwę Pentel Touch, znam też nazwę, ojeju, teraz ją zapomniałam, Pentel Brush Sign Pen, bodajże, o widzicie, se przypomniałam od razu. Tak czy siak, te brush peny mają cieńszą końcówkę, nimi lepiej sobie robić pod nagłówki, ale co w nich uwielbiam, to po pierwsze wygląd, bo jeśli się przyjrzycie, to ta obudowa ma takie małe drobinki jakby brokatu i wygląda to naprawdę super estetycznie i jest po prostu miłe dla oka. Końcówka również jest bardzo wygodna, jak widzicie bardzo malutka, ale możecie ją tworzyć super napisy. Ja oczywiście w większości używam tych kolorów czarnych, tych kolorowe raczej tak rzadko, bo jak się przyjrzycie tym notatkom, które Wam zaraz pokażę, to wszędzie znajdziecie napisy właśnie zrobione tym mazakiem pędzelkowym z Pentela, a u góry macie napisy zrobione tymi wcześniejszymi mildlinerami. Ja praktycznie nic innego nie używam, oczywiście są pewne wyjątki, ale ja Wam pokazuję takie the best of the best, takich moich naprawdę, naprawdę ulubieńców, którzy są warci Twojej uwagi, warci Twoich pieniędzy. Także gorąco Was zachęcam, żeby wejść w te linki w opisie, pooglądać sobie te produkty i może się na coś zdecydować, bo potrafią naprawdę w super sposób zmienić wygląd Waszych notatek. Jak już skończyliśmy z brush penami, teraz przechodzimy do moich ulubionych długopisów, bo to bardzo często Was ciekawi, bardzo często zadajecie mi pytania, przede wszystkim na Facebooku i Instagramie, jaki długopis do notatek wybrać i to jest filmik, do którego będę Was kierować, bo nic tutaj się za bardzo nie zmienia. W ogóle dajcie mi znać w komentarzu, jak obstawialiście, że po prostu wybiorę, a moim pierwszym kandydatem, jeśli chodzi o długopis kulkowy, nie żelowy, to Uni Jetstream z końcówką 0,7. Bardzo wygodny w użytkowaniu, ma bardzo fajny, nierozlewający się tusz, który sobie bardzo chwalę.
i te długopisy starczają mi na całkiem długo, mi się wydaje, może nie ten długopis, który Wam zaraz pokażę jako numer 2, ale jestem z niego również bardzo, bardzo zadowolona. A numer 2 to jest właśnie pilot Acroball, który odkryłam, ojeju, też chyba z 4 lata temu, dobre, jak nie 5, myślę, że z dobre 5 lat temu. Gdzieś tam w Biedronce sobie kupiłam zestawik z niebieskim i czarnym i mówię, ja Cię sunę, jaki to jest fajny długopis. One nie są drogie, często są na różnego rodzaju promocjach, często można je dostać w Biedronkach, nie Biedronkach, a naprawdę one piszą tak płynnie, to jest taka przyjemność pisać tymi długopisami, a często sposób, w jaki długopisy piszą, czy są płynne, czy się zacinają, czy na przykład nagle tracą linię, to może zależeć od Waszego, może wpłynąć na charakter Waszego pisma, o tak powiem, albo na przykład na to, jak szybko piszecie, więc jeśli się śpieszycie, to warto pomyśleć sobie właśnie nad tymi długopisami. A teraz przejdę do długopisów żelowych i tutaj się troszkę fleksuję, bo chciałam zacząć od długopisów Zebra Sarasa, przy czym ja będę mówić o tych czarnych, a na razie Wam pokazuję moją limitowaną edycję z Pikachu, która jest strasznie słodka i strasznie urocza, a teraz się będę fleksować z tymi prawidłowymi długopisami. To jest model Zebra Sarasa Speedy. Nie znam długopisu innego naprawdę w życiu, który miałby tak szybko wysychający tusz i był tak niezawodny. Uwielbiam je z całego serca. Naprawdę ten tusz wysycha w sekundę, może nawet i szybciej. Tak czy siak, jak widzieliście, mam ich przeogromny zapas, bo się boję, że mi się kiedyś skończą. Przy czym bardzo ciężko jest je dostać, naprawdę bardzo trudno, przynajmniej w tej wersji Speedy. Ale możecie też je dostać w klasycznej wersji Sarasa, która również jest bardzo fajną opcją. Postaram się dać Wam linki do obu wersji, jeśli mi się uda. Naprawdę bardzo fajny długopis, uwielbiam. One mają jeszcze takiego klipsa tutaj u góry, którego możecie sobie zaczepiać tam o papier czy różne rzeczy. Ja tego sposobu nie używam, ale tak informacyjnie Wam powiem, że takie coś jest. Druga opcja, dostępna praktycznie wszędzie, to oczywiście Big Jellosity, czyli mój absolutny faworyt. Tutaj jeśli chodzi o takie powszechnie dostępne długopisy, co jest super, to fakt, że można sobie bez problemu wymienić wkłady. One są również powszechnie dostępne, więc nie musicie kupować 10 sztuk, tylko sobie po prostu wymienić wkład w jednym. Poza tym również ekstremalnie szybko wysycha, a linia jest nieco grubsza niż ta w przypadku długopisu marki Zebra, dzięki czemu możecie sobie tworzyć różnego rodzaju notatki, możecie sobie rzeczy ważniejsze zaznaczać grubszym długopisem, a tym nieważne cieńszym. Naprawdę opcji jest bardzo dużo, przy czym ja zwykle zamieniam te długopisy w zależności od humoru w moich notatkach. Tutaj macie taki bonusik ode mnie, tych rzeczy nie będę testować. Ołówek używam bardzo, bardzo rzadko, ogromnie rzadko, już nie rysuję, nie maluję, więc raczej nie zdarza mi się. Jeśli chodzi o ołówki, to stawiam na te mechaniczne, ponieważ są one wygodniejsze i nie trzeba ich strugać czy tam temperować, jak zwał, tak zwał. Tak czy siak, taki główny ołówek, którego używam, to był ołówek z Zebry w limitowanej edycji z moim znakiem zodiaku, czyli bliźnięta. A jeśli chodzi o gumkę do mazania, to uwielbiam tą, ponieważ się super mieści we wszelkiego rodzaju piórnikach. Ta jest marki Kokuyo i ma ona wymienne wkłady i wystarczy sobie przyciągnąć takim suwaczkiem, żeby gumka się wysunęła. A na koniec, co Wam jeszcze pokażę z takich moich faworytów, to te korektory. Tak, korektory. Chciałam powiedzieć Tipexy z automatu, bo na przykład moja mama na korektor zawsze mówiła Tipex i nie bez powodu, ponieważ są to moim zdaniem najlepsze korektory, które są dostępne na rynku. Tutaj mam przykładowo bardzo fajne, super malutkie korektory i one mają taką wysuwalną końcówkę, którą się można bawić na zajęciach, ale dobra, starczy już. Starczy. Dobra, jest okej. Tak wracając, są to naprawdę świetne korektory, ja używam tylko korektorów w taśmie, bo nie lubię się babrać z tymi w płynie. Te mają bardzo fajną taśmę, która się nie rwie, nic się z nią nie dzieje, fajnie się na niej przede wszystkim pisze. Wiecie, czasami te taśmy
jakoś tak robią takie dziwne wrażenie, jak się po nich pisze i ja tego strasznie nie lubię. I przerzuciłam się właśnie tylko na te tipeksowe. Oczywiście mam jeszcze inne korektory, jak na przykład ten z pieskiem, ale one są beznadziejne, one się strasznie rwą albo się w ogóle odrywają. Ja tego absolutnie nie cierpię, dostaję szału i łatwo mnie wytrącić z równowagi fatalnym korektorem. A wiecie, nieraz się zdarzą różnego rodzaju błędy i jeśli można nim zapobiec właśnie takim korektorem, to ja postawię na ten najlepszy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że rozwiałam wszystkie Wasze wątpliwości czy pytania dotyczące jakich przyborów używa Polish Notes i jakie długopisy, brush peny, zakreślacze czy korektory są najlepsze. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym odcinku i pa.